powiedzcie mi, nie będzie nudno wcale, bo z paczką mą znów zbroimy coś. Każdego dnia coś innego, a planów 100 mam już w głowie. O jednym z nich wam opowiem. Mikołajek, łobuziak ze mnie jest. Każdy z was polubi szybko mnie, bo Mikołajek najlepszym kumplem jest. Film. Synku, co ty kombinujesz? Z panem Bledir i Alcestem kręcimy film o piratach. Jestem chyba na czas. Dobra, tu będzie wszystko, Mikołaju, sfilmowane. A ty skąd wziąłeś tę kamerę? Kupiłem, a coś ty myślał? Lepiej się przyznaj. Sam chciałbyś taką mieć, he? Jak będę potrzebował, to sobie kupię, ale na pewno dużo lepszą. Ach tak, skoro nie jest dla ciebie dość dobra, to cię nie będę wcale filmował. I zrobisz błąd, jestem dobrym aktorem. Chcesz się przekonać? Nie, nie truć się, w filmach o piratach klaunów nie potrzebujemy. Szkoda, bo potem można by zrobić projekcję i sobie te wygłupy pooglądać. Mikołaju, najwyższa pora, żebyś poszedł poszukać kolegi. Tak, już się robi, panie Bledir. Myślisz, że cię puszczę samego z dziećmi? Nie rozśmieszaj mnie, to nie są niemowlęta, więc nie wiem, w czym problem. Jak to? Mówiłeś, że przyprowadzisz tylko jednego kolegę. No tak, ale inni też bardzo chcieli przyjść i nie umiałem im odmówić. Tak, a poza tym chyba dobrze, jeśli załoga statku będzie liczna. O? Zabiorę to prześcieradło, jeszcze zrobią z niego żagiel. I co? Robimy już ten film? Tak, do roboty, dzieci. A co trzeba robić? Słuchać moich rozkazów. Zwariowałeś? Z jakiej racji akurat twoich? Bo jestem czerwonobrody, piracki kapitan. Ty czerwonobrody? Zaraz umrę ze śmiechu, wiesz? To był najsilniejszy pirat, a najsilniejszy jestem ja. A mnie się wydaje, że najlepszy do tej roli będzie Alces. Hmm? Przykro mi, ale czerwonobrody to ja. Nie, jesteś tylko chwalipięta. Buntujesz się? Joachim, Maksencjusz, do lochu z nim. Dosyć już. Powiedzmy, że czerwonobrody będę ja, inaczej nigdy was nie pogodzę. A ja będę czarnobrody, jego zaciekły wróg. Ten, który mu ukradł cenną mapę. Co to, to nie. Ty u mnie nie grasz. Rób jak chcesz. Dobra, dzieciaki, kręcimy. Scena, w której statek podnosi kotwicę. Dokąd będzie płynął? Na poszukiwanie czarnobrodego. Właśnie uciekam na mojej tratwie. Mój tata też ma kamerę. I wie pan, ona jest dużo lepsza niż ta. Bardzo mnie to cieszy, mój mały, ale teraz już zwiewa i muszę dokończyć film. Co się bawicie, chłopaki? Kręcimy film o piratach. Super. Czy ja też mogę? No pewnie. Powiemy, że jesteś rozbitkiem na tratwie i że musimy cię znaleźć. Ratunku! Ratunku! Dalej, dzieciaki, płyniecie. Ratunku, ratunku! Proszę za mną, panienko, popłyniemy aż do statku. Nie, nie żartujcie, nie ma mowy, żebym weszła do zimnej wody. O, dobra, to co robimy? Będziecie musieli mnie nieść.
Szybciej, marynarzu, szybciej! Ha? Uwaga, chyba widzę rekina. Rekin! Ej, Jadwiniu, spokojniej proszę! Ananiasz, rekinem? Śmieszne, powiedziałbym raczej, że sardynką. Nie masz prawa mnie zjeść, mam okulary! Niezły ten numer z rekinem, dzieci. Wracając na statek, uważajcie na wieloryby. Czy to mnie pan bierze za wieloryba, panie Bledir? Nie, jasne, że nie, proszę pani. Bawimy się z dziećmi w piratów i po prostu... Chętnie zagrałbym wieloryba, ale już jestem czarnobrodym. Bardzo mi przykro. Nie, nie rozumiesz. W tym filmie ciebie nie ma. Wskaż mi moją kajutę, droga panno. Strasznie tu brudno na tym mostku. Może byś posprzątała? Nie bądź taka dowcipna. W filmie jestem księżniczką i wymagam należnego szacunku. A dlaczegoż to ty jesteś księżniczką? Bo jestem najładniejsza. Zgadzacie się, chłopcy? O, jaki piękny ptak. A, widzisz? Nie wszyscy się z tobą zgadzają, niestety. Mikołaj, powiedz jej, że jestem najładniejsza. Nie jestem zbyt ja. Dlaczego ja? Brawo, księżniczko! Policzyłaś się z czarnobrodym. On już nie ma żadnych szans. I co? Usłyszałaś? Księżniczka to ja. Zaczekaj, tato. Już się nie bawisz? Ależ tak, ale płynę na moją wyspę lizać rany. Nie filmuje pan ucieczki czarnobrodego? O, popatrzcie, złowiliśmy rekina. Z tym to by wam się w ogóle nie udało. Cicho bądź, rekiny nie gadają. Ziemia, ziemia! To wyspa czarnobrodego, może znajdziemy tu ukradzioną mapę. Dobrze, przynieście szybko tę gazetę, będzie spokój. A pan nie pójdzie z nami, panie Bledir? Nie, 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 twojego tatusia mam już dość. Można wiedzieć, dlaczego rekin idzie z nami? Cii, nie gadajcie, bo czarnobrody nas usłyszy. Tu go nie ma. Twoja mama upiekła tartę? Ale fajnie pachnie. Co wy robicie? Przecież mamy szukać cennej mapy. Po co nam mapa? Uważam, że najlepszy skarb jest tutaj. Jak nie chcesz swojego kawałka, to mi go daj. Jeśli już miałby komuś oddać, to na pewno mnie. Jestem księżniczką, zapomniałaś? Powiedz coś jeszcze, a spłyniesz na swojej tratwie w asyście rekinów. Powiedziałem już, że nie jestem rekinem, nie słyszałaś? Jasne, jesteś papugą kapitana, bo wciąż to samo powtarzasz, papugo. I co, teraz podzielicie się swoim skarbem? Co robicie, dzieciaki? Spóźniłeś się, czarnobrody, nic nie zostało. No chodźcie wreszcie, trzeba skończyć film. O co ci chodzi, Bledir? Jak to o co? Przyszedłem po dzieci, bawiliśmy się w piratów, pamiętasz? Daj spokój, stary, chyba przestało je to interesować. Mówisz tak, bo jesteś zazdrosny, że nie grasz w filmie. Gdybym naprawdę chciał grać w filmie, kupiłbym sobie kamerę. Co ty nie powiesz, znam cię, jesteś taki skąpy, że nigdy jej sobie nie kupisz. Ja skąpy? Powtórz to jeszcze raz. O, nie boję się ciebie, stary piracie. Patrzcie! Czerwonobrody i czarnobrody się biją! Ach.
Nie. A to ostatnia scena filmu. Nie wolno jej przeoczyć. Oj, masz. Moja waza! Fajnie, że pan Bledir pozwolił tacie zagrać w tym filmie. Nie pojmuję, miało być łatwo. Jak pan chce, to ja to zrobię. Tata ma taki sam, to znaczy prawie. Ten jest starszy. Nie, dziękuję. Poradzę sobie. Zwrócić pieniądze! To nie ja, księżniczka. Za mną, panienko, popłyniemy aż do statku. Nie, nie żartujcie, nie ma mowy, żebym weszła do zimnej wody. No dobra, to co robimy? Będziecie musieli mnie nieść. No dobra! Przesuńcie się, nic nie widać przez wasze głowy. To niesprawiedliwe. Zawsze jestem w pierwszym rzędzie, teraz też chcę. Mój tata i pan Bledir są super aktorami. Wyglądają, jakby się bili naprawdę. Realizacja studio nagrań Dora na zlecenie Bestfilm. Reżyseria i kierownik produkcji Dorota Bień. W polskiej wersji udział wzięli Joanna Domańska, Bożena Furczyk, Hanna Kinderkis, Ewa Serwa, Brigita Turowska-Szymczak, Aleksander Gawek, Mikołaj Klimek, Paweł Kołodziejski, Ireneusz Machnicki, Wojciech Machnicki, Jacek Wolszczak, Marcin Fortman. Tłumaczenie Ewa Kapsan.